Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z serii Cold Zero. Kontynuujemy po ostatniej zajebiście fajnej misji w chińskiej dzielnicy, która też była mega przyjemna i odkryliśmy zajebistą brońkę, jaką jest MP5, która nas uratowała, bo nie mieliśmy amunicji do naszego shotguna, także jest kozak. Jak tu umiejętności wyglądają? Mamy 11 punktów do rozdania. W co damy? Mi się wydaje, że w karabinki sobie damy. Na pewno w siłę. No niech tak będzie. 4 w karabinki. Nie w karabinki. Oj. Pistolety maszynowe chciałem dać. No i tak sobie zostawimy. Dobra. Mamy 100 żyćka, bo siedzieliśmy sobie na fotelku. O. Co my tu mamy? Moment, muszę zajrzeć do szafki. Weźmiemy sobie jakiś na pewno nasz kewlarek. Pójdziemy tak jak zawsze sprzedać ten shit cały. Także zaczniemy najpierw od uporządkowania ekwipunku, a potem dopiero wyruszymy na misję. Dawaj, afro. Dobra, do naszego już tutaj utytułowanego lombardziku. No dawaj afro. Nie wiem nawet jaka następna misja jest. Totalnie nie pamiętam, czy Jane coś mówiła? Ja ci pokażę co mam. Tak, aparaciki, Discmany, karty, komórki, brylanty jakieś, to nie potrzebujemy. Coś tu jeszcze? Kup, sprzedaj. Coś ci się pojawiło w ogóle nowego? Nie, ty masz białą maczeta. Ty masz nóż typu Moon. Księżyc. Masz biedę niesamowitą. Nic nie masz ciekawego. Dobra, to lecimy. A, nie wzięliśmy hajsu. No ale to chyba nie jest nam potrzebny. Bo kupimy tylko ammo, broń mamy. A, ammo i apteczki w sumie. No dawaj. Dobra. Mam coś, co na pewno ci się spodoba. No raczej ja mam coś. Co, kurkę sprzedajemy? Chyba tak, co? Będziemy latać z tą, z MP5. Co tu jeszcze możemy ci sprzedać? N4, jaki tu używałeś? 5, 65, 45, to jest ta? Tak, to jest... O kurczę. To jest M4. Co jeszcze ci sprzedamy? Czego nie kupisz od nas? Ammo sobie zostawimy. Kupimy od ciebie ammo. Co ci się pojawiło? Steyr? AUG? To jakiś coś. To jest chyba... Tak, strzelba. 15 obrażeń. No spoko, ale po tym jak się strzela z MP5, to ja nie będę już te strzelby szedł. Apteczki, to się zawsze przyda. Tej nie kupimy. Chociaż ile ona waży? Ciężar 2. Kupimy, może się przyda na jakąś ciężką akcję. Aha, no dobra, czyli co, to wszystko będzie? To sobie pochowamy. Aha, ammo. To jest ammo do tego, nie? To jest 9.19. No dobra, a masz jeszcze taką 9.19, czy nie? O, pojawiło mu się 12 celówki do shotgunów. Teraz, jak już nie potrzebujemy. Gdzie będzie? Tu masz jeszcze jakieś podpłaszczowe. Dobra, też kupimy te podpłaszczowe, może się przydadzą. Dobra, co? Resztę odłożymy sobie do szafki. Dobra, wyjdź. I dodamy sobie do tego. Gdzie to była ten nasz house? Tutaj. I dodamy sobie do MP5 dodatki. Dawaj afro. No się zaciął. Dawaj afro, biegnij. Gdzie ty biegniesz? On ma zamułkę niesamowitą ten afro. Dobra, dawaj na górę. Dawaj szafkę. Jane sobie siedzi tam przy komputerku. I teraz tak. Chowamy te wszystkie kurcze kałaszki, bo tego nie użyjemy raczej na misji. Mamy tą M4. Czy strzelbę sobie zostawimy? Zostawimy sobie. To całe ammo jakieś takie głupie. To będzie nam niepotrzebne. Dokładnie. Dobra, kaskę też sobie zostawimy. To będzie do MP5. Uporządkujemy sobie apteczki. Dobra, apteczki uporządkowane, gicior. MP5 tu wkleimy.
Aha, no dobra, tu wkleimy, granacik sobie tu wkleimy, to będzie tutaj, gili zostawimy. Dobra, to będzie to, ile mamy? 37, troszkę dużo, no ale trudno. I teraz tak, weź mi to, pokaż i co tu można. Które będzie do... To będzie do MP5? Tak, no dobra, a jeszcze któreś będzie? Bo to poprawi celność. Ile można? Nie, tylko to można zamontować. A nie pozwala aktualny poziom technologii. No dobra, to dodam w technologię. Dobra, nice. Tu jeszcze było takie... Ło, uciekła mi kamera? Tak, tu jesteśmy. Tu jeszcze miałem taką lufę przedłużaną. Czy to można założyć tutaj? A, aktualny poziom, czyli musimy dać w technologię. No dobra, zrozumiałe to jest. A magazynek, dobra, pokaż. Czy ten magazynek będzie tu pasował? Nie. No ten magazynek by się też przydał, w razie W jakby było więcej wrogów. Ale chyba tak, możemy iść przygotowani na następną misję. Pokaż jeszcze tą M4. Nie mam więcej takiej amunicji. Aha, taką mam amunicję, no dobra, niech będzie. Możemy sobie naprawić ją jeszcze? Tak, to sobie naprawimy. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, co tu jeszcze z ekwipunku? Kevlar musimy założyć. Musimy pozbierać trochę tej amunicji. Niepotrzebnie ją wcześniej sprzedałem. No ale nie wiedziałem, że MP5 będzie tak dobra, kurczę. Tu mamy o celność plus 1. Obrażenia niby tylko 5, a jest ostro. Współczynnik celności 100. Głośność to nas nie interesuje. No dobra. Słynie ze swojej precyzji. No dobra. Dobra, naprawił ją. Okej, no to jesteśmy gotowi na misję. Zapisałem. Dawaj, Jane, co masz dla nas? Nie będzie dobrze, jeśli zaraz nie. Aha, dobra, do samochodu. Dobra, uspokój się, Jane. Co ty spinasz, dupsko? Co tym razem nas czeka, bo ja nie pamiętam. A, dobra, już pamiętam. Te paczki mieliśmy odzyskać. Czy list przewozowy, coś takiego. Dobra. Miała nie być trudna misja. W sensie... Jacyś strażnicy, tylko starsi tu mieli być. Starsi. A coś w tej budce będzie? Nie wygląda. Dobra, ogólnie nie musimy tu niby nikogo zabijać, nie? Jeszcze lepiej chyba by było tutaj. Możemy chyba nawet shotgunkiem to sobie przejść, mi się wydaje. Tu wzdłuż. Czy ona zobaczy? Nie, ślepy jest. No dobra. Aha, jeszcze zobaczymy sobie. Dokumenty są tutaj. Aha, mamy nie pozwolić, żeby ktoś nas zauważył. Czyli takie jest utrudnione, czyli my nawet nie będziemy nikogo tutaj bić. No dobra, to trudniejsze wyzwanie będzie dla nas. Ale obezwładnić ich chyba możemy, nie? Czy nie? Pokaż. O kurczę. 3% zauważalności. Kurde. O kurczę, to może być trudne, ale na swój sposób. To znaczy, że po prostu będziemy to powtarzać. Chciałbym go obezwładnić tylko. Czy nam się uda go obezwładnić? No, rusz się, wykonaj swoją sekwencję. A teraz stoisz, tak? Ale jak to? Wygląda na to, że zbliżają się chłopcy z ochrony. O kurde, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem najlepszego? Dobra, muszę wczytać, bo kurczę, zapisałem przez przypadek, nacisnąłem F5. No dobra, ale chłopcy z ochrony. Wolałbym w sumie tych chłopców z ochrony to pobić, bo takie skradanki to tutaj... No dobra, spróbujemy. Tylko jakbyśmy musieli tu przejść, no tutaj jest dużo wolnego miejsca. Tu można było i tak pójść.
To te psy tutaj. Nie mamy nawet nic z tym, z tłumikiem. Czy tutaj nam się uda podejść? No też głupio, że jak go obezwładnimy, to zaraz. To. Ale czemu? Wygląda na to, że zbliżają się chłopcy do chrony. O kurczę, to pobugowane jest tutaj. Co ty robisz, gościu? O, ty się oszalał? Oszaliście? Nie, no to nie będziemy tak się bawić, a nie będę kurczę tutaj, że ja się skradam i nagle ten chłopcy z ochrony. Dobra, to robimy to na Rambo, słuchajcie. A to na jaką strzela? Na taką, co jej potrzebujemy. I ten też. Musimy sobie rozładować te pistoletki. No trudno. Mogli udawać, że ten, że nie widzą nas się ochroniarze, co oni. Co dużo im płacą tutaj, czy co? Paskudy. Dobra, bierzemy tak, naszą MP5. Ja sejwuję. Ja biegnę, wiecie? Ja... Sorry, pies. Nie chciałem. Ej, wyłaź stamtąd. Coś ty, pijany? Tutaj jest wejście. Nice. Sorry, no kurczę, no. Chłopcy z ochrony przyjechali. Idziemy ich rozwalić. Rambo, jesteśmy tam. Co jest? Kamera mi się blokuje. Ta, chłopcy z ochrony. Patrzcie, co ja robię z chłopcami z ochrony. O kurczę, co robią ze mną? Kurczę, za dużo ich. Dużo ich było. Kurczę, wytrzymali są, wiecie? Ale mają tą amunicję, która nas interesuje. Dobra. Drugi nie żyje. Jeszcze jeden tu przyleci? Kurde, oni mają MP5. To nice. To w sumie nie jest tak źle, że oni tu przyjechali. Dobra. Rozładowane. To to możemy sobie wyrzucić. Tą i tą. Weźmiemy sobie to. Dobra, tu jest zamknięte, tak? Czyli domniemam, że trzeba tu podejść. Pewnie tu będzie coś, żeby otworzyć. Dobra. A jak ty tam? Jak, aha, to chodź szybko i cię. O, no niestety. Nie chciałem. Nie chciałem, no ale. Kurczę, jak on nas widzi z drugiego końca, to już jest jego problem, że był na zmianie. Bardzo mi przykro. Ja nie chciałem. To jest chyba ten pieprzony alarm, tak? Juventus przyjechał. Zobaczmy, czy mam wystarczające zdolności manualne. Juventus przyjechał. No dawaj, dawaj. Tu jeszcze tego zlutujemy. I to wszystko po jeden list przewozowy, którego nie chcieli nam oddać. To jest dobra nauczka. Nie wiem dla kogo. Zasilanie wyłączone. Teraz mogę się wspiąć po kablach. O jakich kablach, ty psycholog, chcesz się wspinać? O, nice! Czyjeś aparaty nie dotrą. Trudno. Pisaliście się na to. Dobra, pokaż jeszcze co miałeś. Nice. U nas mamy ochroniarzy z grupą, a oni mają im ochroniarzy z pozwoleniem na broń. Dobra. Nice, to sobie wyrzucimy. Gówno. Zapiszemy. Wspiąć po kablach. Co to znaczy wspiąć po kablach? O, gdzie ty byś chciał się wspinać? Tutaj chyba, tak? O kurcze, ty psycholu. Afro, jesteś psycholem. A czemu ty ciągle tą kamizelę zdejmujesz? Czy my już jej nie mamy po prostu? Weź się zakładaj, chłopie. No co ty? Tutaj?
Ten jaki psychol, patrzcie. Normalnie po kablach. No, pieprzysz się tutaj? O kurcze, tu chyba biuro prezesa jest. Masz coś tu, prezes? To ten? O kurde. Dawaj, wal mu kopy, dobra, nice. Mógł nie wchodzić. A widzieliście, jakiego high kicka mu walił? Normalnie high kick na głowę poleciał, chłop nie wie, co się dzieje. Myśli sobie, a wieczór ten, szybko zleci, wchodzi do biura prezesa, żeby sobie odpocząć, a tu chłop normalnie mu high kicki sprzedaje na głowę. Dobra, tu jest jeszcze jeden koleś. O, tu coś jest. Tu coś jest, tak czy nie? Nie, tu nic nie ma. Tutaj? Safe. Bez klucza wiele nie zdziałam. Klucz musisz mieć, tak? Gdzie jest klucz? Czyżby w biurze prezesa był klucz? Czy ten koleś na dole ma klucz? Chyba ten koleś na dole ma klucz, tak mi się wydaje. Idziemy na dół. Pokaż, miałeś klucz? Trudno, nie miałeś. Dlatego poniosłeś stratę, przyjacielu. Dobra, sejwik, wywalamy tego pistola. Teraz szukanie klucza. Klucz mi się wydaje, że będzie gdzieś tam w biurze. Tu jeszcze sobie opędzlujemy. No najsik. Kurtałki na sprzedaż będziemy mieli. O, coś tu jest? Nie ma. Ten alarm mnie już denerwuje troszkę, że napieprza. To pewnie gdzieś kluczyk jest. A może któryś z tych miał, co? Tu w toalecie? Nie, w toalecie nie będzie kluczyka. A tu coś jest? Papier toaletowy? Co on podniósł? Klucz? Bez klucza wiele nie zdziała. Nie, no to co ty tam wziąłeś stąd? Nie mam tego pojęcia. To gdzie będzie klucz? To jest alarm? Nie wiem co to jest, nieważne. Nie skradaj się. A gdzie może być ten klucz? No ja bym stawiał, słuchajcie, na biuro prezesa. No, na biuro prezesa. I oni specjalnie ten list przewozowy trzymają w sejfie, jakby co, nie? Ten nasz list przewozowy jest w sejfie trzymany. Kurczę, no gdzie jest ten kluczyk? No gdzieś, kurczę, na portierni, nie wiem. Który ze strażników go miał? Czekajcie, a może być tak, że w sumie... Tu jeszcze tego nie zlutowaliśmy. Może być tak, że on jest tutaj, ten kluczyk? Nie, nie może być. Chyba, że z góry nie widzimy tego. Kurczę, bez właściwego klucza. Bez klucza wiele nie zdziała. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jest? Nie wiem, co on tam klika. Bez klucza wiele nie zdziała. No dobra, nie ma Zomuła Gaming. Trzeba poszukać tego klucza paskudnego. Gdzie ten kluczyk będzie? Tutaj nie ma. No tu jest biuro prezesa. Ale tu nic nie widzę, że można było kliknąć. Kurczaczki. No dobra. A jest coś? Znajdź dokumenty, nie. No dobra, a na dole? Jeszcze raz ten dół przeszukajmy. Nie, nie widzę też. Da się otworzyć tutaj to? W ogóle nie da się. A tutaj?
No kurczaczki, to musimy się cofnąć gdzieś? Nie podoba mi się to. Niepotrzebna zamuła jest gaming tutaj robiona. Dobra, pójdziemy na górę, cofniemy się. Zobaczymy jeszcze tego strażnika tu z tyłu, czy on czasem przypadkiem nie miał klucza. No nie, 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 to nie. O, dokładnie. Ty miałeś, co miałeś? Ty nic nie masz. Tu jest, patrzcie, portiernia. O, cię lichy. A ja nie zobaczyłem. Będzie klucz? Nice, no proste, że jest kluczyk. Specjalny klucz do otwierania sejfów. Ja mam moda MP5. Nice, telewizorek. Co ty tam kręcisz, ty? O kurde, ty musisz kręcić, żeby telewizor odpalić. To jesteś niezły zawodnik. No dobra, niech sobie gra ten telewizor. A my idziemy po nasz list przewozowy. Dawaj, Afro. Ciśniesz. Dawaj, dawaj. Hippo, hucho, 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 hucho. Dobra. Dawaj, sejfik i spadamy stąd. Dokumenty spedycyjne. No dobra. Dobra, mamy nowy cel misji. Opuść biurowiec. No to nice. No to wracamy. Tutaj tą ochroną normalnie. Rozwalimy ich. Gdzie ta kamera? Boże, ten alarm. Napieprza. Dawaj. Dobra, przeładuj sobie afro. Sejwik. Tutaj nam zostało dwóch do pokonania. Rozwalimy sobie ich. O kurde. O kurde, o kurde. Tam jeszcze dwóch z tego, z samochodu wyskoczyło. Po cichu podejdziemy. Po cichu to nie znaczy z prędkością, nie wiem, jaką nawet ci powiedzieć i wymyśleć tutaj. Dobra, tu jest dwóch. Dobra, sejwik. I tu dwóch wyskoczy z tego. Ciężko, ciężko, oni są dobrze uzbrojeni, chłopacy. Chyba ich powyciągamy, mi się wydaje. A shotgun? Jak lepiej sobie poradzi? Prawie. Shotgun prawie. Kurczę, no jakby to tu zrobić? Nice. 40 HP. Dobra, zlutujemy sobie chłopaków. Ło, tu się oni z ciężkim sprzętem. To nie Juventus tu podjechał. Ja nie wiem, tu Grom chyba podjechał. Co oni tu mieli? M4 normalnie, chłopy przyjeżdżają na ochronę. Dobra, to jest jeszcze gdzieś tutaj ktoś do zlutowania? Chłopy, co mieli? Takie psychole. Normalnie Grom przyjechał. A, tu coś było, tak? Nie. Było, dobra, jest. Coś wiemy. Ogarniemy sobie to, posprzedajemy. Tu coś było? Nie, nie ma nic, dobra. O Jezu, F5. No i co, nie możemy tu wylecieć? Dobra. Dalej, nice. Pewnie Jane nas zjebie za to, że żeśmy rozjebali wszystkich na ochronie. Niedługo dostanę od Dona nowe informacje. Jednak ma w dupie to. Wkrótce powinnam też mieć wyniki mojego własnego dochodzenia. A ty przygotuj się do nowej operacji. Mam dziwne przeczucie, że tym razem trochę na niej zabawisz. Zobaczmy, czy jest jakaś nowa broń. Aha, no dobra, to tyle. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Siema!